Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jest, wyszło słońce. Ale nie jesteśmy już nad morzem. I to jest właśnie główny problem, moi drodzy. Wróciliśmy do domu. Skończyła się, choć właściwie nawet się nie zaczęła, wakacyjna ramówka. Myślałem, że będzie ciut inaczej, że wląduję w metce polskich WTF-ów, w metce podróbek. Filmy będą codziennie. No, niestety... Tak jak powiedziałem na bazowym kanale, priorytetem były dla mnie wakacje. I choć wakacyjna ramówka jest bardzo fajnym pomysłem, no to na przykład tylko raczej na jednym kanale, a nie na bazowym z klockami Lego, nie na kanale, gdzie gram w gry. I nie tutaj, po prostu trzy kanały, jednak kurczę ogarniać. No nie da się, żyje się na wakacjach, moi drodzy. Także wróciłem do domu, mam już ze sobą plecaczek pełny WTF-ów, plecaczek tego, co przywiozłem z nadmorza. Zaraz sobie to przejrzymy i będziecie wiedzieli, co w najbliższych miesiącach będzie się u mnie na kanale działo. Choć oczywiście nie jest to tak naprawdę wszystko, gdyż nie zapominajmy cały czas, chociaż bardzo mało osób to widziało, mam urodziny kanału już za tydzień, moi drodzy. Jeżeli więc chcecie wysłać jakąś paczkę, jest to ostatnia chwila. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, odsyłam Was teraz do tego filmiku, moi drodzy. Tak jest, idą pierwsze urodziny kanału, będzie trochę nowości, o którym też właśnie mówiłem na tym filmie w narożniku, będzie otwarcie paczek od Was z WTF-ami, no i będzie jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy, na pewno się tutaj działo tej daty, także jeżeli nie widzieliście tego filmiku, serdecznie Was zapraszam, wejdźcie sobie tam w link i zobaczcie, co się będzie działo. Tak samo jak mam nadzieję, że dobijemy do 2000 subów do tego czasu, tworząc kanał WTF Kloc, moim najprężniej jakby budującym się kanałem, bo żaden z moich kanałów, no gry to w ogóle jeszcze nie mają 2000, ale Klockozaur potrzebował, wtedy jeszcze Legozaur potrzebował znacznie więcej czasu, by te 2000 subów zdobyć. Tu nam brakuje już taką ociupinkę tych subików, moi drodzy. Jeżeli więc z jakiegoś względu oglądasz mnie stale lub chcesz mieć fajny kanał, na który znajdziesz podróbki klocków, ale nie tylko podróbki, bo i klocki alternatywne, no to bardzo Cię proszę, zostaw mi tam jakiegoś subika, dobijmy tych 2000. Będzie to taki dodatkowy prezent dla mojej osoby, o którym po prostu marzę. To będzie takie zabawne, żeby tworzyłem YouTube dla wszystkich klocków Lego i tak dalej, a to inne klocki będą najbardziej opłacalne w cudzysłowie dla mnie. Moi drodzy, nie traćmy jednak czasu, tak jak mówię, mam tu plecaczek, jest całkiem spora ilość tych zestawów, choć faktycznie raczej skupiłem się na małych zestawach. Z racji tego, że mamy naprawdę duże urozmaicenie firm czy serii po prostu nad morzem, stwierdziłem, że lepiej będziemy kupić więcej małych zestawów, wiecie, z różnych innych firm czy z różnych innych serii, niż kupić 2 czy 3 duże z jednej serii po prostu. Jest tam tyle do pokazywania i tak mógłbym spokojnie 3, 4, 5 razy tyle kasy zostawić nad tym morzem i nic by się nie stało, w sensie mi by się stało mojemu portfelowi, ale nic by się nie stało, jeżeli chodzi o jakąś, nie wiem, utratę kontentu i tak dalej. No, cały czas jest tego na tyle, żeby to robić. To jest dobra, zbliżamy się tu do jakiejś twardej powierzchni i myślę, że tutaj sobie gdzieś, a no właśnie, z pieskiem, wiadomo, na spacerku, bo zawsze kręcę filmy w plenerze, mimo wszystko chciałem zachować tu jeszcze ten klimat. Albo nie, można trawce jednak. Mimo wszystko chciałem tu zachować jeszcze ten klimat ramówki wakacyjnej, więc stwierdziłem, że choćby na spacer. Świeżo po powrocie jestem, także moi drodzy, jeszcze rozchodzę nogi po podróży w pociągu cały czas. Ale dobra, nie gadajmy już o mnie, bo kilka minut standardowo jak na każdym filmiku się przegadało. Przejdźmy do otwarcia. Więc moi drodzy, już tutaj rozsuwamy. Mówię, oczywiście pogoda nad morzem mi nie dopisała. Słoneczko zaczęło świecić, gdy przyjechałem do Olkusza. Jeszcze, moi drodzy, ciekawostka. W najbliższy weekend będę w Krakowie. W Historylandzie mamy spotkanie. Głównoprowadzącym będzie brodaty geek Velgeek Nerd News. Ja gdzieś tam jednak na publiczności będę. Także spokojnie będzie się można ze mną spotkać. Znaczy, bardziej z Klockozaurem, ale jak poprosicie, to Wam da autograf WTF Klocka. Jest mi, moi drodzy, spójrzcie, całkiem zapakowany plecak. I losujmy teraz, co tam, kurczę, mamy w środeczku. Moi drodzy, ja będę losował sobie jak leci. O, trafiło nam się na starcie ładnie.
Fortnite, moi drodzy, tak jest. I coś ze spadochronem. Ja spadochronu nawet z Lego nie mam. Tym bardziej jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało z Fortnite'a. Więcej jest tych zestawików. Pudełeczko trochę pognięcione. Cena to 6 zł. Całkiem więc przystępna. Chociaż ten hipek jakoś niczego nie urywa, bo zupełnie randomowy. Chyba tak mi się wydaje. Ale zobaczymy. Ninja Go, moi drodzy. I całkiem duży zestaw. Uwaga, tak jest. 3 zł. Znalazłem tak fajną wyprzedaż po 3 zł. No i były tam bardzo fajne klocki Ninja Go, chociażby Squiffy. Ja kilka tych piratów mam z oryginalnych Lego, więc fajnie będzie można to porównać, a są to klocki firmy Elefant. No widzimy, było dużo więcej tych zestawów i praktycznie wszystkie były, ale ja mimo wszystko wybrałem tego, ponieważ zwykłych ninjów mamy już na pęczki, a nie mamy właśnie też podniebnych piratów. Dalej znów piraty mamy, tym razem za 6 zł, moi drodzy. Tutaj JLB. JLB chyba były u mnie już te podróbki robione, natomiast tu wygląda to wyjątkowo też tandetnie, moim zdaniem, ten kaj. Nie mogłem się więc oprzeć. Tym razem za 6 zł otrzymujemy nie tylko hipka, ale i pojazd. No to jest zawsze warte zakupu, warte przemyślenia takiego zakupu, bo wiecie, klocki plus hipek, to znaczy, że będzie źle, bo ta kasa musiała pójść na dwie rzeczy, a nie tylko na jedną. Aczkolwiek chyba nie ma zasady, czasem są rzeczy takie i są lepsze niż pojedynczy hipek za 10 zł. Spójrzmy, on tu będzie walił dymem, są też inne konstrukcje. Oczywiście my się opakowaniu wszystkim będziemy bardziej przyglądać. No, jest też instrukcja na boku, to zawsze niepokoi. Bardziej będziemy się przyglądać, moi drodzy, na oczywiście recenzji, tak? Tak jak zawsze. Dobra, już poszło dalej, moi drodzy, więc jedziemy. SL Toys. Tego nie mieliśmy tej firmy jeszcze nigdy. Mieliśmy Pokémony, Pokémony Go, nie? 4 zł, więc całkiem przystępna cena. Spójrzcie, nawet jaki tu, kurczę, mam nadzieję, że ten kurz tu widać. Jakie tu jest na tym opakowaniu. Czyli nawet nad morzem chyba nikt się tym za bardzo nie interesował. Spójrzmy, Pokémon Go. No wątpię, byśmy to jakoś z aplikacją mogli łączyć. To taki Pokémon jak Gengar? Chyba nie ma takiego Pokémona jak Gengar. No i tu prezentacja większej ilości. A to nie, to jest klocek. To jest, mój drodzy, że niby taki klocek tu będzie. No jestem bardzo ciekaw, jestem też bardzo wątpiący. Roblox, moi drodzy. Roblox, czyli kolejne hitowe klocki, kolejne coś fajnego. Chociaż jak to maca, mam wrażenie, że to nie są do końca klocki, chociaż klocków na spacerze po straganach. Mam nadzieję, że też widzieliście ten film, jeżeli nie, to tu on nośnik. Standardowo było całkiem dużo tych Robloxów. Ja pomyślałem, że takie saszetki właśnie po 5 zł, które nad morzem, też są właśnie wszędzie. Fortnite jest w piekarni, Roblox jest w piekarni, są w pralni, piekarni, masarni, a nawet u fryzjera. Mam nadzieję, że są wszędzie te klocki, że każdy ma przynajmniej karton, żeby sprzedawać dzieciakom. Postanowiłem to kupić, chociaż mam wrażenie, że tu nie są klocki. Chociaż widziałem dużo Robloxów klockowych. No zweryfikujemy, zobaczymy, moi drodzy, co tam jest w środku. Jadąc dalej, no właśnie. Joker na dinozaurze strzelający z gitar. To był hit, moi drodzy, za ciosem. Kupiłem klocki takiej firmy tutaj, nie wiem jak to się czyta, z Dinusiem, moi drodzy, dinosaursem. Jest to pojedynczy dinosaurus, już bez Batmana, już bez niczego. I choć tu nie mam ceny, to wam powiem, że to niestety kosztowało dychę. Ale wiem, że dinozaury to jest coś, co lubicie, więc jakby, kurczę, kupiłem sobie. No i wziąłem sobie tego takiego z tymi tutaj rzeczami, ponieważ innych dinozaurów, chociażby od Maćka, mam bardzo dużo, a właśnie takiego przynajmniej nie kojarzyłem, żebym miał. Jeszcze na tym się wahałem, ale niestety jego akurat nie było. Instrukcja z boku, to nas znów boli. No i taki dinus za dyszkę niestety, ale przynajmniej opakowanie wygląda w miarę fajnie, w miarę ładnie, nie jest pognięcione, bo naprawdę to, tego nadmorza tu jest wiele jeszcze pognięcionych i tak dalej. Jedziemy dalej. Moi drodzy, hit nawet już nie zeszłorocznych wakacji, tylko wakacje 2 lata temu. Fidget Spinner, tak jest. I to jest Hand Spinner w tej wersji, nie wiem, fidget chyba nie jest zastrzeżoną nazwą, jest to Hand Spinner. Nie mogłem się powstrzymać, moi drodzy, by kupić. To jest, pamiętam jak 2 lata temu, wszędzie na wakacjach, po prostu wszędzie te Fidget Spinnery, dokładnie, one wtedy były u fryzjera, u masaża, wszędzie. A to spójrzmy, 3 razy zmieniona cena, czyli chyba coś nie szło z tą sprzedażą. No ale finalna 4 zł, więc też jakiś hajs duży. Mieliśmy też inne wersje. Natomiast co, moi drodzy, najważniejsze, jest to firma Tiger. Raz mieliśmy firmę Tiger u mnie i to były Ninjago z Tigerów i naprawdę okazało się to być dobrą rzeczą. Także, kurczę, myślę, że tutaj również przynajmniej klocek będzie bardzo dobrej jakości, a zobaczymy. No hit wakacje sprzed 2 lat nagle wyparował. No, tak bywa z modami. Pamiętam, jak byłem młody, jojo były na takiej zasadzie. No. Space Wars Jinrune. Jinrune mamy, no ale, moi drodzy, 3 zł, żeby mieć Rey podróbkową, która strzela łognim, prawdziwym łognim, no to nie mogłem się, moi drodzy, powstrzymać. Było więcej figurek, oczywiście polowałem na Kylo i bardziej polowałem na tego hipka tu, nie wiem pojęcia, co to jest. No i na Grievousa, ale nie było absolutnie szans na Grievousa, nawet w droższej cenie. Bardzo byłbym ciekaw Grievousa w droższej cenie. No niestety nie było go w ogóle. Co my tam jeszcze mam? 4 opakowanka, moi drodzy, ostatnie. Opakowanko, które, no właśnie, już tak było sprzedawane, moi drodzy, już tak było sprzedawane. Kosztowało to 5 zł, ale mimo wszystko, mówię, firma JNK.
No i Czarna Wdowa, której coś się z rękami ewidentnie stało. Chyba jest tym Plastic Manem z Fantastycznej Czwórki, bo coś tak dziwnie i te ręce za długo się wygięły. Instrukcja z boku to już mnie przeraża. No ale cóż, mówię, tak to dojechało za 5 zł. To już było takie rozklekotane nawet w sklepie. Także no cóż, ja mogę, nic nie mogę, moi drodzy. Ale zobaczymy, co to będzie. No i trzy ostatnie opakowanka. No to będzie znów Ninjago. Znów chyba akurat za 3 zł, tak jest. Mamy tu Picza. Mamy tu Picza z firmy CX, czy cokolwiek to jest, za 3 zł. Jest ich więcej, powinien walczyć z Kolem. Kol też był, ale jakoś tak nie brałem. Moi drodzy, Ninja Ninjac, nie wiem co to właściwie jest, Ninjac chyba, również taka paka będzie brana, moi drodzy, pod uważkę. No i ostatnie dwa opakowania, to już na szybko, nie mam pojęcia, to jest Big Hero 6, ale pewnie jakaś fajna bajka, dlatego za 4 zł skusiłem się na SL Toys i coś takiego, cokolwiek to jest. No i tu mamy więcej alternatywnych jeszcze opcji, które były do zakupu. Moi drodzy, pamiętajcie, by pisać mi, w jakiej kolejności byście chcieli, bym otwierał. Przypuszczalnie się trochę dostosuję, ostatnią paczuszko nic nie urywa, bo to jest randomowa paczuszka, spójrzmy, klocki Wenge Star Battlefront. No jestem ciekaw, bo to jest dość duża podróbka zestawu, która u mnie z Lego był bardzo podobny na bazowym kanale. No cóż, zobaczymy co to, moi drodzy, będzie. Także przywiozłem tyle, sami spójrzcie tylko, podróbeczek z nadmorza. Chyba całkiem fajna ilość. Piszcie mi, w jakiej kolejności chcielibyście, bym je recenzował. Może się dostosuję, może to zrobimy, moi drodzy. No i cóż, ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Pies wam również dziękuję. Wpalajcie na filmik ten z urodzinami i wysyłajcie paczki. Czekam. Bye!